macie. Wyciągarki ręczne jak najbardziej również. Słuchajcie, przede wszystkim macie pieczątki. Pieczątek na trasie jest 50. Oznaczone czerwoną taśmą, owinięte, gdzie niegdzie może być przysypane, bo jak widzicie, pada śnieg. Pieczątki są o różnym stopniu trudności, większość jest dość trudnych, ale macie tym razem wyjątkowo długą kartę, jak na zawody w Dzikowcu. Oprócz pieczątek na trasie, według których macie organizację, są jeszcze dwie inne konkurencje. Jest na tych dołkach, przy których wjeżdżaliście sobie, jest otaśmowany teren, tam jest triar. Jest 5 bramek do zaliczenia, bramki robimy po kolei. Za chwileczkę po odprawie, każdy z was podchodzi sobie jeszcze tutaj do koleżanki, która dawała wam do rejestracji. Każdy z was losuje sobie, żeby było sprawiedliwie godzinę triaru. Na ten triar macie każdy z was 10 minut, ale to jest te 10 minut, które sobie czasu wylosujecie. I w ciągu tych 10 minut musicie te bramki wylosujecie sobie godzinę. Aha. Startu. Godzinę startu. Czy godzinę startu i godzinę mety, tak? Macie 10 minut na zrobienie sobie tego triaru. Jest 5 bramek. Zasady na triaru banalnie proste, uproszczone na maksa, jak to tylko można. Jedna bramka to są dwie tyczki, prawa i lewa. Z jednej strony jest tyczka, bodajże z prawej strony jest tyczka żółta, z lewej jest granatowa. Oznaczone są z jednej i z drugiej strony numerkiem. Jeżeli przejeżdżacie, za każdą bramkę macie 2 punkty. Jeżeli rozjechaliście jeden słupek, rozjechaliście, w sensie przewróciliście, nie trafiliście w niego, zniszczyliście go, wtedy drugi zostaje, macie 1 punkt. Jeżeli zniszczycie 2 słupki, za daną bramkę nie macie żadnego punktu. Czyli przejeżdżając całość, macie 5 bramek, czyli macie 10 punktów. Nie ma możliwości powtarzania. Jeżeli zniszczyliście bramkę, to po prostu jest ona zniszczona, macie tam ten 1 punkt mniej i jedziecie sobie dalej. Nie musicie robić też wszystkich bramek, nie są one obowiązkowe. Czyli możecie wjechać, zrobić sobie tylko jedną czy dwie bramki, wyjechać i pojechać sobie dalej. Na starcie i na mecie będzie sędzia, kawałek wyżej też będzie sędzia, będzie sobie na te brameczki będzie patrzył. Po tym jak te bramki zaliczycie, podjeżdżacie do sędziego, on wam wpisuje ilość punktów, podpisuje się wam i jedziecie sobie dalej. Wolno się zatrzymać, cofnąć? Nie, wszystko jest dozwolone. Cofanie, zawracanie. Jedyna rzecz zabroniona to jest stawanie na kratkach i tym podobne rzeczy, dotykanie samochodu. Pilot nie musi być w samochodzie, może być na zewnątrz, natomiast samochód się zatrzymuje, pilot wysiada, nie dotyka. Nie jeździmy na żadnych kratkach, nie asekurujemy, żadne pasy, żadne windy, żadne nie. Tak. Tylko Wi-Fi albo Bluetooth i rzeczy bezprzewodowe dozwolone jak najbardziej. Żółta z prawej, dobrze słyszałem? Tak? A jak żółta z prawej. Czas się skończy te 10 minut, to sędzia będzie coś gwizdał czy coś? Machał ręką czy jak? Nie będzie wam machał. Aha. Tylko on to ma stopę. Wy macie 10 minut będzie się podane, czyli na przykład od 11 do 11.10. Aha, i ja sam muszę sobie. Dobra, dokładnie. Jak utknę tam na dłużej. No właśnie. Ale no nie ma się tak, że jest. To 10 się kończy. Przyjeżdża następny, wydubuje cię, przewraca cię na bok i po prostu zwalnia bramkę i sobie jedzie dalej. Dobrze, że nie bramki są wcześniejsze zaliczone? Nie wiesz wszystkie tego. Wcześniejsze są zaliczone, tak. Mega proste zasady. Nie ma proszę. I tyle. No i bramki trudniejsze są chyba dwie, czy, no, więc no, też nie jest strasznie. Słuchajcie, oprócz tego jest jeszcze, że tak powiem, taki kawałek OS, który jest tutaj. Tutaj jest 5 pieczątek. Start jest zaraz jak wchodziliście sobie, tam nawet jest takie drzewko też z tasiemkami i z tabliczką start, tam też wisi karta, jak sobie podjeżdżacie, możecie się odbić. Przejeżdżacie sobie dookoła, jest tutaj 5 pieczątek, wyjeżdżacie na metę. Można sobie jechać w jedną stronę, w drugą stronę, no bo tam na przykład wyjazd do tej ostatniej pieczątki jest taki, że trzeba najlepiej objechać, zrobić ją od góry, czyli można sobie spokojnie tam dwa razy objechać. Czyli te taśmy, co tu są porozbijane, to się nie liczą do niczego. Liczą się, że nie można za te taśmy wyjechać. Myślałem, że z góry. Właśnie, tak. Pokazałem te taśmy, nie te. Że przejeżdżamy tędy sobie i odbijamy sobie pieczątkę. Tutaj uznajemy, że też taśma za chwilę będzie rozwinięta, żeby nie było żadnych niejasności. Ta pieczątka jest do zrobienia albo z jednej strony, albo z drugiej strony, albo z tędy tym takim... Ale dronem. Albo z góry, tak. Z góry też można, oczywiście. Ale jak już zrobicie tą, to wtedy można zjechać na dół i sobie ale zrobić... Ale te mamy gdzieś w międzyczasie zrobić, czy co? Od 10.30 do 14.00 jest OS otwarty, wtedy możecie sobie go robić. I te pieczątki są liczone punktowo tak samo? Tak samo.
I ten czas, czas nie jest istotny. Nic, tylko i wyłącznie 5 pieczątek. Jedna bardzo ważna rzecz, na OS-ie każdy jedzie sam, nie ma pomagania. A przy tej samej ilości pieczątek? Przy tej samej ilości pieczątek, zaraz do tego dojdę. Suma punktów, czyli pieczątki te na trasie, pieczątki na OS-ie plus suma punktów z trialu. Kto ma najwięcej, ten wygrywa. Jeżeli jest ten sam, ta sama liczba punktów, decyduje czas jazdy. Suma wszystkiego czasu, czyli suma mety. Meta, może, którą możecie sobie sami z telefonu odbić, jest tutaj za chwileczkę, jak wychodziliście, taka tabliczka wisi. Jest tam też karta. Jeżeli skończycie, podjeżdżacie sobie, odbijacie się i czekacie sobie aż... A to ta meta, co tu wisiała, ta? Tu ta, którą już masz, ta, tak. Co masz odbite, wtedy wyświetli się wam godzina, którą macie odbitą. Będziemy też tutaj, cały czas będzie tutaj ten, który was sprumbuje, sędzia. On odcina karty, czyli nawet jeżeli sobie odbijecie metę w formie elektronicznej, to podchodzicie do sędziego i sędzia wam tą kartę odbija, pokazujecie mu telefon, godzinę w telefonie, którą mieliście i na tej podstawie wpisujemy wam godzinę mety. Jeżeli będzie tutaj ktoś z nas, to wystarczy, że podjedziecie do nas, wpiszemy wam metę i też nie ma z tym problemu. I definitywny czas końca to jest 15. Tak. Startujemy wszyscy o 10. Nie. Priorytetowe pieczątki, czyli te, które są najbardziej istotne, to są pieczątki na papierowej karcie. Tym razem. Macie te pieczątki w formie elektronicznej, że tak powiem, do przetestowania. To jest nasza aplikacja, a nie jakaś tam inna. No i mamy 5 minut do startu. Wszyscy naraz startują o godzinie 10. Już grzeją silniki. Pogoda dopisała. A jak nie przejedziesz? Jak tam? Zimowo. Co pięknie. Szkoda, że nart nie wziął. I łańcuchów. Nie, myślę, ale że te łańcuchy to nie do końca tak. Nie ma skrętu. Nie ma skrętu. Tutaj cała reszta załogi. Mamy jakieś 30 cm śniegu świeżego. I to jest rajd bez wyciągarek, także naprawdę będzie ciekawie. Jak tam łańcuchy? Dobrze? Bardzo fajnie. Pan pokaże swoją swój tuszownik. Tuszownik? Tuszownik, najlepszy ale na świecie. W wersji zablokowanej? Tak, czy odblokowany? I co, jak nastroje przed startem? Nie ma. Nie ma, mamy umiem. Nie ma nastroju. Nie ma nastroju. Zbita lampa. Takie nastroje, na wjeździe już zbita lampa była. Tak? Subaru poszło. Wow. No tutaj nasze dawne auto, kukuruźnik. Już zdążył mi dzisiaj po stopie przejechać, ale to moja wina. Dobra, co, poszli? Ty, jadą już, jadą! Kurwa, nie zdążę! Nie zdążę! Wszystkie sudeciaki pojechały na dół robić na razie, przycierać. O, następne łańcuchy. Człowiek gadżet. Jasiu mnie obdarował. To nie jest głupi patent. Taki czas na auto. Chcę mi tu na drzewnicę spieszyć. No, sudeciaki już się zawiesiły coś. Już coś kombinują.
Nie wiadomo, co tam chodzi. Zakleszczyli się? Podejrzewam, że są. Ale tu macie 50 metrów. To się spina. Od góry robią? W sumie dobrze. Nie wiem, czy to widać, ale są straszne korzenie, które po prostu podbijają i są strasznie śliskie. Dobrze, ładnie, trzyma się. Zaśnieżony kornik. Weź mi ten telefon umieścić. Jak tam, coś już macie? Już łańcuch zdążył spaść. Jest tak? No idźcie na zapoznanie, tak? Pięć bramy. Pięć po kolei, tak. A jak gdzieś nie zrobię którejś, to nie mogę następnej robić. Możesz, ale nie możesz do niej wrócić. Jedzie homik z grabkiem i ją podbijać na samą pieczątkę. Też z góry. Drzewie koło, tylko spadać i już tak. Trzecie koło, lewe musi w prawe spać. Nie wiem, czy większy lot nie będzie. Jacek, ty weź, jedź tam na czerwoną Adasia dziewczynę i zjedź z góry do niej. To przy drzewie, ale idę kot. No, bo ona jest krótka. Raz? No jest to właśnie, chomik podjeżdża tutaj z grabkiem do pieczątki. Już jadą, tak? No. Aha, bo tak się staje, przy przodyłach, dużo tam najmało, bo się
No. A co, chcesz przyjechać? No to tutaj do 15 jest jazda. O 15 jest koniec rajdu. Także przyjeżdżajcie. A nie wiem, a co? No jednak od dołu próbują. Się lekki zatrzymał, nie? Ale jego opona się klei tak, że... Pieczątkę, bo on trzyma na pasie go. Odbij ją! Nie, 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 nie,
Też będą to na pasach robić. Jest że tutaj. Zębami. Pilot musi mieć dobre zęby, co? Jeszcze raz widziałem, żeby pilot zębami, ale... Czuć, że przyjechaliście. No, czas mi jest bliżej drzewa. Jak zjedzie, to na pasie, bo reszta na pasach tylko. Na pasie z góry, bo nie zatrzymasz się. Wszyscy na pasie to robili. Od góry na pasie. Od góry nie trzeba być wtedy koło góry. To spróbuj to, ale nie patrz.
Okej. Diego. Leci. Cała woda wylatuje. Kuba, patrz co się, cała woda wylatuje. Jedziemy do dwójki. Tu czy nic, wracasz tą samą drogą, co przyjechałeś? Thank you.
Ja mówię, co on się tak naprawdę... Zmienił fazy. Ja mówię, co on będzie startował? Widziałeś jak poszedł? No ale jest do startu już. No bo jak się fazy z rządów zmieniły, no to mógł przyjebał. Co tam się stało? I będzie git, tak? No i dobrze. Ale coś wam ten... Coś wam dławi ten silnik. Ktoś się obraził, nie? Obraził się, no. Tak. Dawaj, sporo ten teraz na mnie. Uważaj, że bo tu będzie go ciągło. Będzie. Dobrze.
Jednak coś te łańcuchy dają, bo chłopaków bez łańcuchów to ściągało na to drzewo strasznie. Lepiej od, do szczytu. I od szczytu, no i w prawo, tak. I w prawo, w prawo, w prawo! Po prawej meta, po prawej meta! Po prawej meta, po prawej meta! Startuje Grzesiu. Spokojnie, 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 właśnie tam. Tak, tak jest. Pięknie, pięknie, pięknie. Jest, 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 jest. Wracaj tutaj do mnie wracaj. Wracaj do mnie. Nie wierzę. Ty, to na śniegu jest lepiej niż bez śniegu? A ja, oczywiście. A na łańcuchach jeszcze? A dla nich jako piersi to ten, to może być dobrze. Może być lepiej jak ten ostatni. Druga gdzie jest? Dalej, prosto je. Może być tak, że później rozjeżdżę i... Tak, i będzie jeszcze gorzej, ja wiem, ja wiem. No i co dalej? No przed tobą jest. Tak! No. Myślę, że się zatrzymasz. Wiesz, możesz to objeżdżać, co nie? Na dole się na pewno zatrzyma. Co ty dalej? Że w kieszeni kurwa tak jest. Tutaj? Dobra? Tak? Tak, jedziemy, a my będziemy pas wszyscy trzymali. Tak jest. Za długa lida. Stój, stój, stój.
Wie w którym momencie wszystko tak. Ja bym tu już chyba leć. O! Dawaj! No, odpuszczają, nie podjechali. Od drzewko. Stoimy na górce jakby, co? No, ej, może teraz rzucajmy w nich ściegie. Ty, ale robi! To musiałby się bardziej rozpędzić. No nie, nie podbije. No bank nie podbije. Nie ma szans. Kurwa jest. Co? Naprawdę? Nie wierzę. Daj tą klatkę z gumy naciągaj. O, grabek już idzie. O, dobrze, kurwa się zbierałem. Żeby to się zapało mi dostać. Długo go podbiło, wyjeżdżę. Nie, musi od dołu, od dołu, od dołu, od dołu. Uważaj, bo ci siatka przeważy. Mikołaj, wiesz, ma grubą... Tam wiesz. Oprę się o dęba. Jeszcze patyk dupę, kurwa. Nie jest. Pięknie. Pięknie podjechane. Grabek, jaki masz pomysł na to? O, taki. O, taki. No to będę kombinował. A czy na ten minut jak mam pomysł? No oni to próbowali, ale nie ten. Dotąd. Jacek tu wjedzie. Nie ma chuja. Jest się ma wjechać i chuj, no. I jest to i jest. I jest. Koni przybyło, wjazdu tak. Też się wydłużyły. A jak dzisiaj prawie wyleciał. Byś zapomniał. Bo się zapomniał. No to nie witara. Ty, ale zobacz gdzie ona jest. Tu. No i bardzo dobrze. Do tego? Samego. Nie, no z chęcią, ale nie mogę, uprowadzę. No. Do domu. Ajajaj, kurde. Do domu. Tak dobrze. A się wypłaci. Ty, a oni zrobili bez problemu z tej strony normalnie. A jaki to problem? Ale nie, no ale teraz jaki to problem? No, żaden. Czy on tu przejedzie? Może się zatrzymać, ale dobrze by było na odcinku, żeby się zatrzymać. Bo jak się strzelić, to nie można powtarzać. Znaczy się zamknę na liną. Żeby się przestrzelił. Dobra, co ty się...
uda. Kurwa, weź. Ty, ale wszedłeś, to można. Da się. Dobrze, bo nie nagrałem dobrze. Nie trafię. Bo te pedobus z tym z hamulcem się. Uważaj tam. Brawo! Melodia! Dzięki. Dobry, dobry rzutek. Ja na buta dałem. Powiem ci, że ja wcale nie wciskałem gazu do końca jeszcze. Bo się bałem. No bo raz się dzisiaj wystraszyłem. Jak się będzie, bo jak spojrzeć do obrotu, ma takiego strzała. I tutaj właśnie to podbicie było na tym strzale. Od razu musiałem do tyłu. Jest, Grabusz? Jest, czyje pana. Jest, dobrze. Czyje pana do karty. Do karty. Piesiątkę podbija chyba. Trzymaj. Cienka ta pieczątka, kurwa. Ale teraz jest cienka. Rano była chujowa. Skąd wiesz ciebie? Bez problemu? Bez. Mówię, bo to jest sypkie, wiesz. Nie na pełnym gazie. Dobrze, że nie na pełnym gazie, bo wyskoczył, tak zabił ludzi. Na pełnym by taśmę zerwał, ale w drugą stronę. Kurwić go i puścić żółtasa na dół. Ale czekaj, teraz. Siada. Ty na dole sobie, no nie zapinaj się, zwin to taśmę, ja idę w lewo, nie będę złaził na. Puścić? Gladzik został. Uważaj.
tu widziałeś go? No na ten zjeżdżał. A coś chyba jechali pod auto, wiesz? Dobra, idzie druga? W dół. Tu, tam, nie? Tak. Nie możesz! Ja nie, mogę. Ty nie, ty możesz. Ja mogę. Znaczy akurat on może, no. No on może. A zawodnik może. Ale tylko kierowca. Kierowca nie może. Kierowca gdzie kierowca? Uciekł, ale ja dalej jestem zawodnikiem, nie? A gdzie? Kto kierowcą był? A bo on do 14 coś musiał uciekać. Ty, ej, coś ci się wykluwa z auta. Ale ma wigilię w pracy. Kurwa, wigilię w pracy? No chlać, no. Zrobiliśmy OS i się zawinął, nie? Wjechaliśmy na lawetę. A to OS to widziałem. Wiesz, jak to będzie złomowa ta wigilia. Scrap. Nie, junkyard. Holiday. Masz? Może będą mieć. Bo ci ją nawet nasmarowałem już. Już mi szkoda była. Ty paparazzi. Co? Ale mu leci ten pas przez ręce? No. Już jest na dole. Nie, bo się bałem, że akurat będzie jeszcze mocniej. Nie będzie mocniej. Teraz będzie pod górę dopiero. Tam, bo. Ej, chomik na lajcie wjechał! Ja tu wyjeżdżałem z latem. Bez problemu. Na tym wyjeżdżałem. No kurwa, no coś było wtedy, nikt nie wyjeżdżał. No. Nikt nie wyjechał. Tak. Bo 5 razy my próbowaliśmy. Raz wyjechałem, nie gadaj. A drugi raz dojechałem do tego przodu. My za to szybko. Swoim autem już wyjechał. Ale on za wolno nie jedzie. Nie, za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Za drugim razem wjechał. On nie, on nie. Ale mało brakuje! Zrób sobie trasę! Pasa, łap go pasem! I dociągniesz go tym rozstrzygiem. No i tu stanąć zaraz i ciągnąć wyciągarką. Dawaj, dawaj! 2 metry brakuje! Pilot, pilot! Dawajcie go weźcie! Wyciągarka! Dawaj, pilot! Zrobi ze ślad i wyjedzie. Tak, tak.
Ja nie wiem, ja najpierw wyjechałem tak jak mogę. Nie, ty wcześniej było widać po śladu. A kiedy? A wy mówię ten. Wojtek do połowy podjechał i już więcej było. Cześć, nie? Na jest bliżej! Przebiją! Dobra! Jedzie! Tak.
Teraz go trzymaj. Trzymaj go zębami. Na pasie musicie się spuszczać. Wydłuż sobie ją! Albo w lewo do tyłu. Albo w lewo do tyłu, a tego podciągnij na tym. Macie 9 minut. Ty, jak jest czytelna, to lećcie dalej. Właśnie nie jest czytelna. A mija. No czemu? Zrobi tamty. A co? Generalną w całości. Więc mamy miejsca za dzisiejszą edycję i od razu pucharki za cały sezon. Zaczynamy od trzeciej rundy. Trzecie miejsce. Wojtek Banaszkiewicz i Patryk Banaszkiewicz. Dla tych, co nie znają. Już wiem, kto to jest. Już teraz wiesz, kto jest. Tak. Wojtek, już wie. Kto to jest? Wojtek, proszę, proszę. Dawno nie widzieli. Ale ty się wstydzisz. To Bonia. Brawo. Brawo. No zajebiste. Zróbcie zbliżenie. Drugie miejsce. Zostaniecie. Chodź tu. Drugie miejsce. Załoga z numerem 101. Dominik Konieczny, Kacper Konieczny. Sudety! 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 Brawo. Brawo. Nie plecy zaczęły boleć, że nie wejdę tak wysoko. Ale wejdźcie tam na oponę. Tak. No. Jest. Pierwsze miejsce po długiej nieobecności, emeryci i renciści. A jeszcze nie zabrali. Wielki kombak. No, nie chcę. Nie zazerwiali. Nie kulaci. 116, jak widać, nie do końca. Jacek Homiak, Tomasz Grabowski. Sudety! 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 A kto to? Bardzo się cieszę, że udało się pojeździć trochę dłużej niż ostatnio. Dziękujemy. Chodź się paszka, idę do domu. Trzy pierwsze miejsca w trzeciej rundzie, wyczyn 4x4. Jak to trzymać? Trzecie miejsce Wojtek Banaszkiewicz, Patryk Banaszkiewicz. Drugie miejsce Dominik Konieczny, Kacper Konieczny. I pierwsze miejsce Jacek Homiak, Tomasz Grabowski. Gratulacje. Brawo! Sudety! Sudety! Gratulacje. Skacze. Pa, i wylądował. Zaczął, kurwa. Teraz zasypało mnie śniegiem. Kurwa, w tym kapturze też. Najebało mi? Tak.
Lecimy od razu do klasyfikacji generalnej. Wyczyn 4x4 2022. Trzecie miejsce. Po raz kolejny zapraszam. Grabek i chomik. Sudety! Sudety! Teraz, Wojtek, teraz ja tu. Tak jest. Mały, mały, sorry. Zaraz się do opory zabiorę. Do kompletu. Dziękujemy. Generalne. Drugie miejsce. Lukę pojechaliśmy. Grzegorz Szmidra i Bartek Brejk. Wody się dało. Sudety! 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 Tym razem się nie ma. Chlałeś już, chlałeś, kurwa. Gratuluję. Gratuluję. Dzięki. Proszę bardzo. I co? Sudety? I pierwsze zasłużone miejsce po całym sezonie. Dominik Konieczny, Kacper Konieczny. Sudety! 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 Tak jest, Sudety. Zdominowały. Zdominowały. Całe podium. Widzę, kurwa, nie jeżdżycie tam. Ej, Kacper, teraz ty ciągniesz choinkę. Nie. Nie. A już nic nie ma. Tam wyżej jest. W ramach, w imieniu całego stowarzyszenia chcieliśmy ci podziękować, że w końcu zrobiłeś ten wyczyn, bo cię trochę cisnęliśmy. No bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj to pęci. Dzisiaj było pięknie, no naprawdę pięknie. Piękna zima tego lata. Z tej jesieni. Gratulujemy. Jeszcze jesieni. Jeszcze trafił w lawetę. Widziałeś, Grzesiu? I tak się kończy rajd. Bukier. Dawaj,